Cześć, z tej strony San, witam was ponownie w Dragon Age Inquisition, no na Radzie Wojennej. Musimy powydawać rozkazy, podjąć kilka decyzji i odblokować kolejne lokacje. Mamy 20 władzy. Co my tu mamy? Profity Inquisition. Tajemnice, znajomości. Co by tu wybrać? Mamy tutaj sporo rzeczy do odblokowania. Zwiększa doświadczenie o 5%. Może być. Aha, mamy jeszcze jeden punkt na cokolwiek. Znajomości. Może być znajomość szlachty. I okej, tutaj już mamy wszystko. Przejdźmy do Ferelden'u. Zdobądź pieniądze. To był stary rozkaz. Co, masa rzeczy tu mamy, nie mam pojęcia co wybrać. Zbuduj strażnicę. Możemy wysłać armię, żeby to zrobili. Niech się Kulen tym zajmie. Na bagnach nie damy sobie rady. Więc chodźmy na to wybrzeże. Być może tam będą potwory na nasz level. Okej, zaakceptuj raport. Tak, chodźmy tam. Wyrusz. No, nie mamy wyboru co do drużyny, więc standardowo. I idziemy. Your worship, for what it's worth, welcome to the Storm Coast. I would have sent word sooner, but our efforts have been delayed. How so? There's a group of bandits operating in the area. They know the terrain, and our small party has had trouble going up against them. Some of our soldiers went to speak with their leader. Haven't heard back, though. I'll do what I can to find. Bierzemy zlecenia. Thank you, your worship. Musimy się zająć tymi bandytami, jak zawsze. The exact location for the bandits, but they were starting their search farther down the beach. With all this fuss, we haven't been able to conduct a proper search for the wardens either. Well, good luck and enjoy the sea air. I hear it's good for the soul. Na pewno jest dobra. Niekoniecznie dla duszy. Ale dlaczegoś na pewno. Bierzmy zadania. Melduj. Do cholery, czy to był smok? No nieźle. Widzę, że tutaj też lekko nie będzie. Skoro już bita mnie od razu smok. Aha, mamy iść na dół, ale jeszcze sprawdzę ten znak zapytania, który jest tuż obok. Zobaczmy, co to jest. Kolejne odłamki. Dobra, zlokalizujmy je. 1 na 3. Jeszcze 2 gdzieś tutaj są. Tylko gdzie? To jest dobre pytanie. Cholera, ten słup mi zasłania wszystko.
Niech znika. Sporo skrzyń tutaj jest na wybrzeżu. No nie, no nie widzę żadnego innego. Nic mi się tutaj nie świeci. To jest problem. Okej, udało mi się je zlokalizować. Są bardzo daleko. Jeden w tym lesie. Drugi na tej twierdzy. A myślałem, że będzie łatwo. Chodźmy na plażę. Sprawdzimy te wszystkie skrzynie. Łuk agresji. Czy coś jeszcze tutaj znajdziemy? Ciekawego. Jest jaskinia jakaś. Możemy do niej wejść. Tylko nie wiem, czy jest tutaj, czy na górze. Na szczęście tutaj. Zapalmy pochodnie. Oj, chyba będą pająki. Ósmy poziom, no to idealnie, możemy z nimi walczyć. Powinniśmy dać sobie radę jakoś. Dobra, pierwsza walka zwyciężona. No nawet musimy z nich jakieś badziewie zbierać do zadania. Dobrze się składa, bo widzę, że jest ich tutaj od cholery. Za chwilę siódmy poziom. O, już wpadł. U mojej postaci. Rozdajmy na szybko punkty. I możemy ruszać dalej. W głąb tej jaskini. Smoczy cierń. No, tutaj jeszcze coś mamy. Wielki miecz. I to chyba wszystko. Tutaj nigdzie nie da się wejść. O, jest skrzyneczka. Trochę ją ukryli. Możemy zapalić pochodnie. I wyjść z jaskini. Nic więcej tutaj nie ma. Trochę pająków, trochę broni. Dobry początek naszych poszukiwań. Przejdźmy się plażą teraz. Też są jakieś rzeczy do zebrania. Za roślinami nie chce mi się biegać. Weźmy okruch. Numer jeden.
Czekaj, jak mam się dostać na tamtą twierdzę? Chyba nie wpław. To by nie miało większego sensu. Chociaż kto wie. Może dostaniemy jakąś łódź. Roślin nie zbieram, ale żelazo już na pewno wezmę. Na pewno też zrobię z niego dobry użytek później. Przy tych wszystkich zleceniach na broń i inne rzeczy. O kurczę, to jest tak wysoko, że zwyczajnie nie ma jak go dosięgnąć. Idziemy dalej. O, jest jakiś potwór. Raczej nie potwór, a bandyci. Tylko 6 levela. O, ten ma tarczę. Więc będzie trochę cięższym przeciwnikiem. A daliśmy radę. Więcej żelaza. I kolejna jaskinia. Zbadajmy ją oczywiście. O, pająki. Myślałem, że to będzie bardziej kryjówka bandytów. A mamy kolejne gniazdo. Okej, okay, mamy już wszystko na zamówienie. Wystarczy odnieść. Zapalmy pochodnie. Są dwa wyjścia z tej jaskini. I słychać jakąś straszną bestię. No, za chwilę będę musiał się uleczyć, bo już mnie trochę obiły te pająki. Dobra, łyknę sobie miksturę. Co to za odgłosy? Mam nadzieję, że nie tego smoka, którego mieliśmy okazję zobaczyć na początku. O, skrzyneczka. O, znowu bronię i amulet. Jeszcze jedna. Niedługo będę musiał do jakiegoś kupca iść. Jak tak ten lot będzie leciał. Takiej wielkiej ilości. Niestety mamy ograniczone miejsce w ekwipunku. O, kolejne bestie. Sprowokuję te pająki na siebie, bo widzę, że moja postać troszkę oberwała. Okej, to chyba będzie na tyle w tej jaskini. Czy
coś wypadło z tych pająków, tak. Skóra i tyle. Zobaczę te nowe przedmioty. Wężowe ostrze. Tylko dla łotrzyka na 9 poziomie. Jeszcze dużo mi brakuje. Tak to nic tutaj nie ma. Ale jest lepsza tarcza. Zabawne, że mały puklerz jest potężniejszy od takiej wielkiej tarczy. Okej. Teraz akcesoria. Z tego mi sporo złomu wypadło. Dobra, wyjdźmy stąd. Jeszcze zerknę na mapę. O, astrarium. Trzeba będzie rozwiązać kolejną łamigłówkę. Odkryto wielka zatoka. O, jest ten cholerny smok. Jeszcze jakieś wielkie bydle obok niego. Nie sądzę, żebyśmy byli w stanie go zabić. Albo chociaż zranić. Nie nasza liga jeszcze. Ma tylko 6 level. Olbrzym ma 8. A tu mamy bandytów. Chodźmy na nich. A potem może zabijemy tego smoka, jak ma tylko 6? Kto wie? Przebijemy się przez bandytów, przeszukamy obozowisko. I wtedy może wykorzystamy to, że walczą między sobą. Te bestie. Chociaż są już niebezpiecznie blisko nas. Mam nadzieję, że się nie przerzucą. Co to miało być? Widzieliście, jak wywaliło mnie do wody? Wow. Chyba był jakiś bug. No już zabił tego smoka. No to wygląda, ma połowę życia tylko. Ale nie widzę żadnego ciała, może odleciał. Ciekawe, czy go zabijemy. No będzie rzucać kamieniem? I zdjął mnie na hita. Okej, chyba jest zbyt potężny. Prawie nic mu nie robię. I każdego zabija jednym ciosem. O, teraz zadał tylko za połowę życia. I przestał się ruszać, więc jest szansa, że go zabijemy. A przynajmniej odrąbię mu nogę. Ciężko mi powiedzieć, co się stało. Chyba się zbugował. Ledwo co mu spada to życie. O! Zaczął się ruszać. Chyba rozwaliliśmy mu nogę. I dlatego tak uklęknął. Ciekawe, jak długo będzie w takim stanie. O! Podnosi się. Lepiej się pośpieszmy.
Ale dalej się nie rusza, o dziwo. Dziwne. Jeżeli tak ma wyglądać walka z super potworami, no to nie jest zbyt ekscytująca. No przynajmniej jakieś fajne przedmioty z niego wypadły. Chyba wrócimy się do obozu, bo... trzeba uzupełnić zapasy. Przy okazji zerknę na levele, bo widzę, że powpadały. Ja już myślałem, że wszyscy zginiemy, a tu proszę, błędy mnie uratowały. Zobaczę tą nową broń. No zdecydowanie jest lepsza. Okej, założyłem już ją. A teraz pancerz. Wymaga poziomu 8. Jeszcze nie mogę go założyć. No to się wróćmy. O, skrzynia mała. A w niej amulet siły. Zawsze coś. A gdzie zniknęli ci wszyscy bandyci? I cały obóz, który tu był. Też jest bardzo, bardzo dziwne. Ale no cóż. Nic nie zrobię, że występują takie błędy. Typu znikający smog, bandyci, potem nieruszający się przez pół walki gigant. Może zobaczył, jak łatwo umiera moja drużyna i zrobiło mu się żal, postanowił umrzeć. Cholera wie. Jest Astrarium. Albo i nie, to jest coś innego. Jakiś wielki pomnik. Średnia zbroja i akwamaryn. Nic ciekawego, niestety. Wypiję ostatnie mikstury. I zobaczmy, jaka będzie teraz zagadka. Coś takiego. Oj, czyżbym schrzanił? Nie, jeszcze nie. Okej. Teraz tak. Tutaj. Udało się za pierwszym razem, jestem w tym coraz lepszy. Zakończ. Podniosły nam się wpływy. Tutaj mamy kolejny odłamek i czystka. Cholera, nie wiem, czy damy radę walczyć z kimkolwiek w tym stanie. Najchętniej poszedłbym do obozu. I tak chyba zrobię.
I na tym zakończymy ten odcinek. Wiem, że było dosyć krótko, no ale myślę, że emocji było sporo z tym smokiem, gigantem, błędami i wszystkim. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!